Trening juniorów w Pogoni, rocznik 9-2, 9-1, 9-3. I tutaj widzę Norberta Kujona, który powolutku się rehabilituje. Trójeczka wpadła. Może nam udzieli jakiegoś wywiadu Norbert? Czyżby Norbi wrócił do Rudy Śląskiej, do Pogoni na przyszły sezon U20? Norbert jest na liście transferowej. Na liście transferowej i myślę, że wyleczy już po drugiej rehabilitacji. Dojdzie do siebie, cześć. Dojdzie do siebie Norbert. I tutaj fajna by się ekipa szykowała. Stankala, 2 metry. Też chłopak 2 metry. Norbert 192. Drugi z SMS-u z Jaworzna. Chrząż. Jest Kuba Modrzyński, bardzo perspektywiczny zawodnik, wciąż niedoceniany i wciąż szuka miejsca w zespole drugoligowej Pogoni. Jest Borok, z trójeczkami sypie. Robert Łapot właśnie, ten zawodnik ma już 2,01 m. Te Zabrze się tam o niego troszkę walczy. Bo Robert od niedawna mieszka w Zabrzu. No zobaczymy. Norbert. O proszę, jak wpadło. Norbert, ty nawet z połowy boiska ciepiesz, ale w podobnym stylu co ja. I dlatego to wpadło. I pompki, i tak dalej. Chyba już będzie koniec pomalutku. Okrzyk. I jeszcze chyba coś tam będzie. Ja może Norberta zaproszę do festiwalu. Norbert, czy ty chcesz ze mną zagrać konkurs trójek? No, ale kto będzie filmował moje zwycięstwo? Kto będzie filmował moje zwycięstwo? Ale jeszcze zdementuj pogłoskę, bo słyszałem, że może wrócisz do Pogoni. Tylko pogłoski, ale jesteś na liście transferowej. Tak, już idę rzucać z tobą. Pokażę ci, jak ja tutaj rzucam.